Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Okej, jak widać po przeładowaniu lokacji, czy tutaj połączeniu gry ponownie, Hayeta, zdaje się tak się nazywała tamta kobieta, sobie zniknęła. Dobra, co my tu mamy? Okej, trochę ryzykowne zajście. Are you fucking serious? Jebany cebul, kurwa cymbał, kropka exe. Nie. No kurwa nie wierzę. Zajebiście! Ile się nacieszyłem kurwa tym aktywowanym runem? No ile? Minutę kurwa? Że mnie wkurwiają takie akcje! Dobra, eksplorujmy dalej, zobaczmy może coś będzie tutaj wartego kurwa zrobienia. Ej co, jarzębina? Ta, no to spierdalaj. O, jest super, że to zmieszczał i jeszcze tutaj jest miejsce łaski. Zajebiście po prostu. To co jest? W ogóle przeczytałem na fandomie, że to co ja dostaję od Fii, zabieram te błogosławieństwo Baldachimu, że to mi zabiera HP. Zdaje się 5% mojego maksymalnego HP zabiera mi kurde ten przedmiot od niej. Ale też było napisane, że odzyskam pełne HP, kiedy dobiegnie kiedy efekt tego itemu dobiegnie końca. Zobaczmy. Zresztą jak to ma działać, czy to jest odzyskanie po prostu więcej paska, czy to jest darmowe wyleczenie? Nie, to jest tylko chyba odzyskanie pełni paska, nic więcej. Bo efekt dobiegł końca, ale nie widziałem nic, nic dalej się nie działo. No nie wierzę. O, dzięki, że mi łaskawie gro flaszkę odzyskałaś. Okej, wróg? No oczywiście, że wróg. To żegnam. Gasnący motyl. Zawsze warto mieć ich więcej. Kolejny wilczur do zabicia. Ładnie. Lotka, łapka, elo. Lotki właściwie. O, kolejne takie memorium. Ciekawe co tym razem zostanie tu upamiętnione. Znaczy wróć zostanie. Co zostało upamiętnione w tym miejscu. Ku pamięci marszu na południe Maleni, miecza Mikeli i jej rycerze czystej zgnilizny. Niech jej skrzydeł nikt nigdy nie przytnie. Okej.
marszu na południe. Czyli marszu do Pogrobna pewnie. Gdzie potem walczyła z Godrikiem i go rozpykała praktycznie w dość krótkim czasie. A, kolejny duch. Serio tak z nim pogadam? Ach, marionetki. Marionetki nas oblegają. Aha, to zajebiście. Powiedział mi to w sumie nic. Wiem tylko, że marionetki to jest typ wroga, którego w sumie już pokonałem paręnaście. Okej, no to spora grupka. Nie. Okej. Kurde, jakby to tak fajnie trafiło z obrotu, nie? To byłoby naprawdę piękne. No jeszcze czego? Trzeci. Level szósty. Nice. Pierwszy tak wysoki. Kryształowa strzałka. No chyba se żartujesz, gościu. Elo. Tak, pewnie. Jestem za tobą, ale mnie kurwa trafiłeś. Fala uderzenia powinna mi najwyżej tylko i wyłącznie odrzucić do tyłu, a nie kurwa zadać mi jeszcze obrażenia. Elo? Duch. Rea Lucario, czcigodna instytucją oddana badaniu magii. Kurde! Minąłem coś. Czemuż zamykasz przede mną drzwi? Czy nie wolno mi przywdziać kamiennej korony? Okej. Okay. No, nie wiem, do czego to się może odnosić. O, jak miło, miejsce łaski. No taki balon, kurde. Cokolwiek to jest, ale nie, no to jest balon, no widać, że to jest balon. Dobra, mam tutaj takie ala jeziorko, powiedzmy. Pytanie tylko, czy jest tutaj jakoś głębiej, czy mogę tutaj wszędzie zbiegać tak normalnie. Okej, nowy typ wroga. Ciekawe. Cóż to tym razem jest? Jak widać ci kurde nie oszukiwali na ćwiczeniach sprawnościowych. Czy tam na testach sprawnościowych, no ale wiecie, o co chodzi. Dobra, i czego żeście pilnowali? Złotego runu na poziomie trzecim. No, to takie trochę mech, no ale dobra. O, jak miło, mamy naprzeciw. Znaczy naprzeciw, zaraz z przodu. Ale to, no to powiedzmy, że tak prawie naprzeciw. Gdzieś tutaj powinien być kamyczek z mapą.
Okej, czy on by też, kurde, zostawiłby taką chmurkę trutki? Czy to by coś innego było? Okej, jeszcze z przodu. Co, że tutaj? Nie, to jest tylko lampka. A tutaj, o jak miło, bo kolejnego miejsca łaski. Północna Liurnia, okej. Okay. Dobra, zobaczmy. No, spory kawałek sobie odkryłem. Tutaj zakładam jest właśnie cała Akademia Rei Lucarii. Kolejna czytająca z palców starucha. Tu w ogóle ominąłem, kurde, mapę. Dobra, zawitajmy najpierw do tej czytającej z palców starucha, a potem idziemy po mapę. Na kuń w takim razie i let's go. 6000, czy ja za 6000 coś zrobię? No nie bardzo. Podgrodzie Akademii, okej. Okay. Ciekawe, czy te wszystkie ruiny dookoła to jest też część Akademii, czy to jest część, kurde, miasta, które przylegało do niej. Tylko przez wojnę zostało zniszczone. Co to w ogóle są za typy, to mnie ciekawi. Dobra, masz koniku? Dla ciebie fajna upieczona jarzębina. Okej, okay. Aha, dobra. Na górze pewnie jest. Okej, okay, tutaj kryształ. Ty, o dziwo, mogę zniszczyć. No, w niektórych miejscach bynajmniej. Ciekawe mam ten kilo, który mają ci górnicy w tej kopalni, w Celi, czy mógłbym wtedy to zniszczyć. I wydobyć może ten kryształ. Póki nie ogarnę sobie takiego kilofa, to się nie przekonam, nie? Teraz znowu jesteśmy na podgrodzie, chociaż w sumie nie wiem, czy my w ogóle z niego wyszliśmy. Oho, nieźle. No chyba cię, kurwa, suty targają. Z tym miotaczem ognia. Okay. Łebka piechura. Co? A, chyba narzekanie pewnie a propos tego miotacza. No jestem w stanie to zrozumieć. Czy mogę dostać od was cholery jedne? Zaje, kurwa, piście. I robię unik? Nie. Zrobię atak? Też nie. Ale on jest ze wszystkim, kurwa, pierwszy. Wydaje mi się, posąg Mariki już w pobliżu. Ciekawe gdzie. Okej, okay, zaraz tutaj na wejściu. To tyle dobrego. Tylko byłoby fajnie, kurwa, nie zginąć w trakcie drogi do run. To mi się niestety może bardzo łatwo zdarzyć. Po co ja, kurwa, otwieram ryj? Super, ile tam było run, kurwa? 7000? I właśnie poszło w pizdu?
Pierdolę, 7 kurwa tysięcy run poszło się jebać, kurwa. Żryj, kurwa, ostrze! I zdychaj! Jak na złość za nich akurat dostałem, kurwa, odnowienie flaszek. Marna, kurwa, pociecha! Kurwa, co to jest?! Super, miotacz ognia tego kurwa na widzę większy dystans. Witam, kolego. Czyżbyś o czymś kurwa nie zapomniał? Ja mu serio mogę backstaba zrobić przez cały ten czas? Ognisty kwiat, super! Czyli zabijam wkurwiającego wroga tylko po to, żeby dostać z niego mało ważny kurwa item do wytwarzania. Zajebiście, naprawdę. Dobra, tam idziemy do staruchy chyba. A nie, tam idziemy do tego. Tam idziemy do... O, a nie, dobra, do staruchy też. Ale tam konkretnie idziemy do tej mapy, którą sobie oznaczyłem wcześniej. Ciekawe, co ta starucha ma do powiedzenia. O, tam boska wieża Liurni chyba. You. Please. I can read them. Your fingers. Mikela's favor. Hearing slaughtered, but alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Nie mam kurwa pojęcia, o co jej może chodzić. Nawet zielonego. Okej, okay. Co by wziąć zamiast tego? Może ten kukułczy błyskamień? Takich wziąć, napierdalać ich własną bronią? Kurwa! Zobacz, że to jest w ogóle warte mojego przejścia tutaj. Ja pierdolę, to było kurwa
ma miejsce łaski! Zginąłem 20 metrów od miejsca łaski, mając kurwa 5000 runów na wyposażeniu! No kurwa nie wierzę! Dwa miejsca spotkania, zajebiście. Możesz przejść dalej bez błyskamiennego klucza. Aha, zajebiście, czyli przynajmniej przejdę tutaj kurwa na darmo. Co jest tu? A, to całe po grodzie. Dobra, zobaczmy tę mapę. Pewnie tu będzie dokładnie. Prosta mapa znaleziona przez zwłoka prawdopodobnie wskazuje jakieś miejsce spotkania. Z pewnością była niezmiernie ważna dla jej poprzedniego właściciela. To jedyny sposób, by na wejście do Akademii błyskamienny klucz. Okej, mamy jakieś ruiny, pewnie Akademię i jakąś taką wysepkę. Czy ja to mam oznaczone? No mam, to było gdzieś tu. Dobra, no ale najpierw ta część mapy. Więc idziemy tutaj. No i zobaczmy, ile mi ta mapa odkryje. Czy to będzie? Tutaj. A czy ja zajdę jakoś na dół i nie zginę kurwa przy okazji? Na pewno nie tędy. O, to już prędzej. Jak dla mnie ten double jump powinien kurwa mieć jakiś ten. Powinien mieć jakąś opcję na niwelowanie obrażeń od upadku. Jakby okej, spadamy z mojego dużej wysokości, ale patrzę, nagle robimy double jumpa. Czyli jakby resetujemy sobie totalnie tetę. Jest kamienny świetlik, okej. Czyli resetujemy sobie totalnie pozycję naszą względem jakiegokolwiek powietrza, jakie było w powietrzu, gdzie byliśmy. Czyli prędkości i tak dalej. Więc dzięki temu powinniśmy dostać mniej obrażeń. Albo w ogóle ich nie dostać. Ale nie, jak spadniecie na przykład... stamtąd, nie przez to, tylko no stąd i użyjecie double jumpa przed tym, przed ziemią, to i tak kurwa zginiecie. Wschodnia Liurnia. Okej, okay, to jak mówiłem, boska wieża. Tutaj oczywiście jeszcze góra i zachodnia Liurnia są pewnie dla nas niedostępne. Dobra, już skoro wypatrzyłem ten strumień powietrza, no to zobaczmy, dokąd mnie zaprowadzi. Juhu! Wiesz, ja już tu byłem? Aha, czemu nie mogę otworzyć mapy, kurwa? Dobra, mamy tutaj kolejne te więzienie. Złoczyńcy tym razem. O, teraz mogę otworzyć, dziękować. Okej, okay, tutaj, tutaj jakbym szedł dalej, to tutaj mogę coś znaleźć. Dobra, spróbujmy zawalczyć z tym więźniem. Z rycerzem Tygla nie poszło mi najlepiej. Z kim walczymy tutaj? Adan, złodziej ognia. Okej, okay, czyli mamy takiego ala piromantę. O, super! Jeszcze który będzie takie pułapki zostawiał. I moresz podkrwawienia. Zajebiście. Weźmy sobie tę flachę. To jest bardziej opłacała, mam wrażenie. O, nawet nią mam na dwa strzały! O, co się stało? Flaszki się skończyły? Zdychaj, kurwa! Boże, tak prosta, taki prosty przeciwnik, a jeszcze kurwa to będę zjebał! Płomień okrutnego boga dostałem w zamian. Znaczy w zamian, po prostu dostałem za pokonanie go. Dobra. No niestety przez to, że go pokonałem, no to już... więzienie jest nieaktywne, posąg Mariki... Dobra, posąg Mariki akurat może jest aktywny, ale... to nie o to mi tu chodziło. Dobra.
Jezu, dajcie mi ten ponury kamień kowalski na trzecim levelu, bo chcę już zaupgradeować ten ostrze, naprawdę. Bo fakt, jak wolno na tym, jak mało ja tym biję na ten moment, to zaczyna mnie trochę boleć. Autentycznie moja Uchigeta nabiła kurwa więcej w te zlepki kulek. Nie, nie wiem co to jest nawet. Dostaję za to fragment ruin, ale czy to są ruiny? No nie wiem. Dobra, coś jeszcze? Jeszcze to. Zładowanym jest szybciej. A, super, i dostałem od nich flaszkę szkarłatnych łez, chciałem kurde mądrych. Dobra, trudno. Jeszcze raz mapa. Tutaj, okej, tutaj bym od tego miejsca łaski. I tak bym sobie tutaj doleciał. Tu jest w ogóle jeszcze miejsce do zbadania. Ewentualnie. Czekaj, co się tu znajduje. Chociaż nie, czekaj. A nie, dobra, nie, wróć, nie, to jest ten. To jest początek gry pewnie. Tak jak już, kurde, stwierdziłem parę odcinków temu, jak widziałem to po raz pierwszy przed zamkiem. Bo najbardziej mi to pasuje właśnie do tego początku. Ale czy faktycznie to jest ten początek? No to dopóki nie sprawdzę, to się nie dowiem, nie? Materiały, coś tam... Co to było? Kto to mi rzucił? Sztowy pączek. A, mamy winowajce! Złaź z tego konia. Co? Gleba! A, taka bomba dymna po prostu chyba jest. To utrudnić widoczność. No, nie, no nie wierzę, stary, że spudłowałeś. O, miło, odzyskałem za nich flaszkę modrych łez. Dziękuję. Okej. No i tutaj powoli wracamy na znane tereny. Tam jakiś obóz do ewentualnego oczyszczenia. Tutaj coś mamy. Idę do balisty. Okej. A dobra, bo pewnie nie, w walce nie mogę używać mapy. Okej. Teraz... Ja bym poszedł bardziej w tym kierunku, gdzieś tutaj. Może gdzieś mi się kolejny fragment mapy odkryje. Mają na mnie agro? Nie, no i bardzo pięknie. Nie muszą mieć. Coś tu się kryje ciekawego? No kurde, coś tam mają chyba. Dobra, to czekaj ta. Spróbujmy się tu zakraść. Nieważne. Nie udało się. O kurde, kolejny piroman. Poprawka, kolejny piroman ci. Dobra, jest na szczęście po sumerii. Ja musiał zapierdalać taki kawał, kurwa, to mi się wkurwił. Zaraz przed wejściem. Jak milusio. Dobra, o tej piromancji pamiętam jak coś. Ogniu daj mi siłę. Okej. Okay. Stałem gest. Uuu, i modlitewnik mnichów ognia! Czyli nowe piromancje do odblokowania. Dobra, do tyłu, do tyłu. No i pięknie. Nie dał się tak od razu? Dobra, ale za drugim razem wyszło. Tak jak mówiłem, szkoda, że za drugim razem, a nie za pierwszym. Okej, dwa niegasnące motyle, modlitewnik. Okej. Dobra, jak to wygląda tutaj? No dalej nie odkryte wiele. Zobaczmy więc, co się kryje dalej. Tylko póki jest spokój, to obczajmy te rzeczy. Czyli tak... Um...
Modlitewnik będzie w kluczowych przedmiotach. O, tutaj. Modlitewnik mnichów ognia, którzy przybyli ze szczytów olbrzymów na odległej północy. Można go przekazać uczonemu kapłanowi, aby uzyskać dostęp do następujących inkantacji o płomieniu i ogniu rośli. Okej. Okay. Tutaj to zaklęcie już znamy. I tutaj płomień okrutnego boga. Ta legendarna inkantacja jest jedną z wielu, która czerpie bezpośrednio z mocy ognistych olbrzymów. Wypuszcza kulę szalejącego ognia, którą podobno zamieszkuje upadły bóg. Kula ognia leci w kierunku wroga i wybucha, podpalając obszar. Arganti, główny strażnik płomienia, utrzymywał to zaklęcie w dobrze strzeżonej tajemnicy. Dopóki nie zostało ono skradzione przez Adana, upadły bóg wciąż szaje się w ognistych olbrzymach. Are you fucking serious? Nie. Co to jest? Dlaczego ja tak w czystym levelu zdobyłem inkantację, która jest wymagana, na której jest wymagane 41 punktów wiary? Przecież to jest jakiś żart normalnie. Nie wierzę, że zużyłem 3 flaszki, kurwa, na tak prostych przeciwników. I zyskałem, kurwa, 1. Ja pierdolę. Dobra, kolej. No, czekaj. Kryształowy pączek. Właśnie miałem to jeszcze zobaczyć. Tutaj gdzieś dojdę? Donikąd. Okej, nie tu, tylko tu. Gdzie on jest? A jeszcze tutaj. Błyskamienny świetlik, powszechne znalezisko w jeziorze Liurni. Świetlik, którego świecący odwłok zmienił się w błyskamień. Owad ten masowo występuje nad jeziorem Liurni. Niestety błyskamienny odwłok nie pozwala mu na poszukiwanie potencjalnych partnerów godowych. Okej. Okay. Tutaj to już było. Tutaj ognisty kwiat. Szarzający i zbutwiały kwiat rosnący na szczytach olbrzymów, nawożony iskrami krzesanymi w kuźni na skrzycie, na którym goreje płomień upadku. Okej, okay. I jeszcze tutaj. Kryształowy pączek. Młoda roślina skrystalizowana zanim dojrzała. Powszechne znalezisko w jeziorze Liurni. Okej. Okay. Czyli niewiele się dowiedziałem na temat tego i niewiele mi w sumie to dało, że sobie to poczytałem. Nie wiem, po co niektóre te materiały mają opisy, skoro one totalnie nic nie wnoszą. Jak to było coś mega rzadkiego, to jeszcze dobra, ale jak to są takie pierdoły, które są mega powszechne, to po co tu opis? O, zajebiście. Jakieś trujące bagna. Więc jeszcze mam tutaj kolegę, kraba. Tak, pewnie! Wejdź se, kurwa, tutaj, bo czemu by nie? Wy, kurwa, które potrafią się poruszać po, kurwa, skałach. Nie, 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 nie! Ty się nigdzie nie wybierasz. Przysięga niezłomnych, popiół wojny. Kolejny ze świętymi obrażeniami zapewne. Dobra, no dalej nie ma fragmentu mapy. No ale już sobie coś tam odkryłem przynajmniej. No super, kurwa, krab się zagrzebał w pierdolonej truciźnie. Wiesz co, zostań tam i się najlepiej w niej, kurwa, utop. Wioska Albina Wryków. Okej. Okay. Jakieś miejsce łaski może? Nie obraziłbym się. Okej, okay, ja sobie znaczy gdzieś tam na dole walnąłem. O, proszę, jak na zawołanie.
A, i to są rozumiem, albinaurycy. Oczywiście chcą mnie napierdalać, no bo czemu by nie? Łza larwy, oj, to kluczowy przedmiot. Okej, okay, wiosce po raz kolejny. I teraz najpierw do miejsca łaski, a potem wybić tych jebanych skurwieli, którzy mnie tu zabili. Albo nie, wiecie co? Pogadajmy jeszcze tego z tym duchem i obczajmy tą łzę larwy. A do reszty wrócimy sobie później. Czytaj w kolejnym odcinku. Chociaż ile ten będzie miał, nawet nie chcę o tym myśleć, bo biorąc pod uwagę, to ma aktualnie 54,5 minuty surówki. A biorąc pod uwagę, ile rzeczy jeszcze muszę stąd wyciąć, tak jak te moje durne podróże w te i we w te, albo wracanie do niektórych punktów, gdzie zginę jak skończony idiota, łeb aż mnie boli, ile ten odcinek może trwać. To koniec tej wioski. Proszę, nawet jeśli jesteś sam, stary Albusie, ukryj się dobrze i wstrzymaj oddech. Okej. Okay. Nie wiem, o co może tutaj chodzić. Zresztą dobra, no coś tam było, jakieś rzezi gadane, no to może o to chodzi. W sumie sporo tu jest powieszonych. Więc... kto wie. Okej, jak widzę, nie chce się odkryć ten kawałek mapy. Debi nie pokazuje kolejnej opcji, żeby to odkryć. Czyli albo gdzieś to tu znajdę, albo to będzie zakryte, chociaż nie mam wątpliwości. Czy to nie będzie cały czas takie zakryte. Ale skoro na całym tutaj kawałku nic nie ma, a to już to pewnie wchodzi w ten kawałek na górze. No to... może tu? Nie, to nie to. Tutaj też nic nie ma. No nie no, gdzieś w tej wiosce muszę znaleźć pewnie jakiś fragment mapy. Albo coś. Dobra, zobaczmy te przedmioty teraz. Co ja tu pozgarniałem? Tak, run poziom 6. 2000 runów, okej. Okay. Ci, którzy urodzili się u stóp złotego drzewa, są błogosławieni, a przynajmniej nadal wierzą w to ludzie z płaskowyżu. Okej. Okay. Tutaj już wszystko. Tutaj też. Tutaj. O, właśnie to. Łza larwy. Rdzeni istoty naśladowczej, zwanej ślebro... Kurwa! Rdzeń istoty naśladowczej, zwany srebrną łzą, to w równej mierze substancja i żywy organizm. Materiał, dzięki któremu bursztynowe jajo tulone przez renale w królową pełni księżyca może rodzić ludzi na nowo. Ponowne narodziny pozwalają zmienić cechy wzmacniane przez rozwijanie się. Okej, okay, czyli po prostu respekt postaci, jak rozumiem. Tutaj zwój jeszcze. Wielki odłamek błyskamienia i szybki odłamek błyskamienia. Okej. Okay. Dobra, może tak. Jako, że mamy tu odblokowane miejsce łaski, tylko szkoda, że to po tak długim czasie, to wróćmy się jeszcze tak. Wróćmy się do zarówno Selen, jak i do stołu. Tej. Tutaj w ogóle tego muszę jeszcze zabić typa. Nie tego? Nie tego. Tomu. Tutaj jest ten rycerz tygle, którego muszę zabić. Ale on sobie jeszcze poczeka niestety. Tutaj wróćmy się do Selen i do okrągłego stołu i oddajmy te wszystkie zaklęcia. Znaczy tutaj zwój, tutaj modlitewnik i... może dzięki temu się nauczymy czegoś nowego. No, chociaż nie teraz, no bo oczywiście teraz niestety nie mam... nie mam jak się... nie mam jak się nauczyć, no bo nie mam kasy, żeby to kupić. Zobaczmy, szybki odłamek błyskamienia strzela, szybko strzela magicznymi pociskami błyskamiennymi. Błyskamień służy za przewodnik miotający we wrogów szybkimi magicznymi pociskami. Czar ten można rzucać bez opóźnienia po wykonanej akcji. Tutaj zwykle kończą swą krótką przygodę osoby niegodne kamiennej korony. I wielki odłamek błyskamienia. Aha, okej, okay, dobra. Kropka w kropkę ten sam opis. Tylko tutaj są szybkie, tutaj są duże pociski. Zajebiście. Dobra. Tutaj do stołu łaski poproszę.
Muszę się nauczyć, żeby używać tego skrótu pod Y do tego miejsca łaski, bo szybciej wyjdzie mi wciśnięcie Y i cofka na cofka o jeden na tym menusie, niż lecenie tam cały czas tą gałką, nie? Well then. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. To jest ciekawe, że niby to jest herezja, nie? Ale i tak tego mnie nauczy. To jest jeden. A dwa. Jakim cudem to jest herezja, skoro zgarnąłem to od mnichów ognia, którzy są mnichami złotego porządku. Więc jakim cudem ich modlitewnik może być herezją? Zobaczmy, o płomieniu. Dobra, to samo co zapalenie, tylko pewnie większe. Proca płomienia wystrzeliwuje kulę buzującego ognia i ogniu rośni. Chociaż kurde, to nie wiem, czy już to było, czy nie. Nie, nie było. Dobra. Inkantacja mnichów ognia. Sprawia, że ręka rzucającej osoby zostaje na chwilę spowita ogniem. Ładowanie zwiększa siłę. Ogień olbrzymów nadal tli się na odległym górskim szczycie na północy, a mnisi ognia są jego strażnikami. Okej, okay. Proca płomienia. Ciska kulę szalącego płomienia, ładowanie zwiększa siłę, sprawia, że pocisk wybucha. Płomień upadku to przekleństwo z tego drzewa, mimo to prorocy czasem dostrzegają go w wierze. Niestety jedyną nagrodą, która jej za to spotyka, jest wygnanie. I ogniu rośni, potężna inkantacja mnichów ognia, tworzy ognisty strumień, który podpala teren przed osobą rzucającą. Te inkantacje można stosować podczas ruchu. Przytrzymaj przycisk, by efekt trwał, czyli to co gościu mi tam walił, taki miotacz ognia z ręki. Ogień olbrzymów to niszczący płomień, który może spalić złote drzewo. Dlatego po wojnie z olbrzymami jego niszczycielski blask został zapieczętowany i wyznaczono jego strażników. O, 9 wiary, a to bym mógł kurde nawet używać. Oj, to ma jeden punkt skupienia za cast i jeden zatrzymanie. Ej, to jest zajebista rzecz. Ha, tylko pytanie. Czy do tego potrzebuję pieczęci palców? Czy mogę tak oto kastować? W sensie, czy potrzebuję tej płomienia piromancji? Nie, o to mi chodzi. Ale skoro to jest inkantacja, a nie piromancja, to pieczęć palców chyba wystarczy. To leczenie zatrucia by mi się naprawdę przydało. A, ale to wymaga 10 punktów wiary, czyli musiałbym wydać ile? 6,5 tysiąca na te dwa zaklęcia, plus jeszcze... May the gold... Tak, tak, tak. Plus jeszcze ile? Zobaczmy. Plus około 16 tysięcy, żeby wydać jeszcze 2 punkty w wiarę. No chyba, żebym nie ginął za często, to jeden łuk runiczny by mi wystarczył. No ale znając moje możliwości, jak było widać, raczej jest to niemożliwe. Dobra. Na ile mnie stać w sumie z tych moich przedmiotów, z tych run? 2000, 3600, 6000... 8400, 10800, no około 12600 tutaj mi wychodzi, czyli mogę maksymalnie jeden poziom sobie podbić. No dobra, dla mnie ok. Opcja. Dobra, jeden poziom, ale wezmę sobie wszystkie zużyję, bo kto wie, może uda mi się podnieść level i wykupić sobie te oczyszczenie strutki. Choć wiadomo, jeszcze nie będę mógł z niego korzystać, bo to odziło wymaga aż 10 punktów wiary, a nie tylko 9. Nie status. Użyj, cyk. Wiadomo, mógłbym też ten wizerunek Godlika sobie spylić tak totalnie, nie? Ale wolę nie. Ja bym z chęcią sobie ten wizerunek na coś przetegował. Na przykład na tego smoka albo na ten topór. No ale najpierw bym go rozmnożył, ale może z użyciem akurat nie mauzoleum, tylko pomocy z zewnątrz. Bo mi trochę się nie uśmiecha wykorzystywać mauzoleum do tak słabego typiarza. Ale nie powiem, jestem trochę ciekaw, ile ten godnik jest warty, nie? Dobra. No i tak, no spokojnie wystarczy. Dobra, kupujemy tutaj. Jedną sztunię.
Leczenie za 12, szybkie leczenie za 10. Dobra, jeszcze to mogę sobie wziąć. I to sobie jeszcze poczeka troszkę. Ciekawe jak mocny jest ten czarny płomień, to mnie naprawdę interesuje. No ale niestety, dopóki nie będę miał więcej run i nie zainwestuję więcej w wiarę, no to się nie przekonam. A niestety aktualnie jedyna opcja, żebym mógł właśnie zainwestować w wiarę, to rozmnożenie sobie run poza nagraniem. Tylko że niestety, z tego co widziałem, maksymalny level endgame'owy to jest około 150. Ja jestem sobie na spokojnie w stanie podnieść level do maksymalnego możliwego, albo bynajmniej chociaż tak na 30 punktów na każdą statystykę. Mam statystyki ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam 8 statystyk, czyli będę miał 240 poziom, jak wszystko będzie miało 30. Ale jak widać, są inkantacje, które wymagają więcej niż 30 punktów. Na przykład tak jak ten płomień, który zgarnąłem przed dzisiaj z tego typa, z tego Adana, który wymaga 41 punktów w wiarę. Więc na upartego musiałbym mieć około 50 punktów na każdej statystyce. Ale przecież jak ja to zrobię, no to będzie po prostu totalnie strywializowana walka. Przecież ja będę wszystko one-shotował. Jakby coś to tak, wiem, że tak zrobiłem w poprzednich Soulsach, ale w poprzednich Soulsach była w miarę liniowy przebieg. Tak, mogłem iść w kilka różnych miejsc, ale był liniowy przebieg. A tutaj jest otwarty świat. Tutaj nie wiadomo, gdzie jest jaki poziom wymagany. A dobra, w sumie to jest taka mapka, gdzie jaki poziom jest wymagany. No ale kurde, no ja bym nie chciał wejść na bossa i go zabić, kurde, 3 trafieniami, no bo co to jest za walka? Wiadomo, moje statystyki też się skalują z bronią, nie, więc... Jak teraz mam na tym moim mieczu, który buduje krwawienie, mam... zobaczmy, oręż pierwszy, to jest właśnie ten miecz. Mam 249 plus krwawienie, które się skaluje z mistycyzmem. Jak ja to wszystko podbiję na 50 poziom, to albo będę co chwilę ładował krwawienie, albo krwawienie będzie waliło za pół HP. Także, no to jest pytanie, czy ja chcę to robić. Bo nie powiem, ja bym wam z chęcią pokazał wszystko, co ma Elden do zaoferowania. Wszelakie inkantacje i tak dalej. Tylko kurde, to jest to. Kiedy najlepiej to wykorzystać? Bo co innego, wiecie, rozmnożyć sobie wizerunki, zaczerpnąć sobie tam z mocy wizerunku, wiecie, tak jak robię z duszami, czyli biorę, zaczerpuję ile mogę, czyli w tym przypadku z Godricka zabiorę jego topór i tę głowę smoka i mam wizerunek jeszcze na później, żeby go zassać, żeby wam pokazać, jak to wygląda. A co innego, kurde, na samym początku być już tak OP, że tylko praktycznie sunę do przodu, nie? Cały czas się imam, bo naprawdę chętnie bym się, kurde, już tak podlevelował, no ale ja nie wiem, czy w przypadku otwartego świata to ma jakiś sens. No ale kto wie, kto nie ryzykuje, znaczy nie ryzykuje, jak tego nie zrobię, to się nie przekonam. Tak jak powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, się totalnie nie sprawdza. No po prostu, dopóki tego nie zrobię, no to się nie przekonam. No ale w sumie potem, jak będę mógł się zrespekować, no to... Zawsze będę mógł, kurde, ten, nie? Zawsze będę mógł sobie na przykład zrobić postać, która będzie miała maksymalnie jedną statystykę. Albo dwie, a zresztą jakoś się będę bawił, nie? Zobaczymy. Ale muszę nad tym pomyśleć w końcu. No dobra. Trudno już bez takiego durnego mojego narzekania. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring, w którym albo będę bardziej dokokszony, no albo dalej będę się męczył. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!